Patrzcie, w jakie piękne miejsce jadę, ile wiatraków, jak to ładnie wygląda. Znalazłem kolejne fantastyczne miejsce i to kurde blisko mnie. Zobaczcie, jakie piękne jezioro do pływania kajakiem. Skończył się raz na zawsze problem z bijącą kierownicą i bijącą tarczą po lewej stronie. Maciek, poznajesz? Zakaz wjazdu! Cholera! Oszukali mnie! W dupę. Patrzcie, jakie miejsce. Dobra, zaczynamy chlorzyć. Tam dziurkę sobie wykopałem, żeby kółko mi wpadło. A że nie boję się wjeżdżać w takie miejsca. Jak nie ma zakazu, to wjeżdżam. No takich mam tu przyjaciół leśnych. Nie mam nic dla ciebie, bo akurat wszystko zjadłem. Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem po kolejnej czwórce i znowu jadę na małego Van Nuyfa. Jadę niedaleko, bo jadę od pracy, mam dokładnie 60 km. Jadę tam od razu, zrobię tam nockę, tym bardziej, że pogoda, zobaczcie, taka deszczowa, do spania idealna. Jadę, rozbiję się tam, w tej chwili się zatankowałem i lecimy, lecimy w trasę. Muszę wyjechać z tego Szczecina, bo ruch jest niesamowity. Dzisiaj mamy wtorek, jest po 7. Jest 7:42. Patrzcie, w jakie piękne miejsce jadę, ile wiatraków, jak to ładnie wygląda. Wszystkie chmury odchodzą w tamtą stronę. Mam nadzieję, że pogoda mi dopisze i jakoś to będzie. Na razie może padać, bo będę spał. Mam to w dupie. A na razie jadę, zobaczę. Cały czas to na razie. Jadę tą drogą i doprowadzi mnie do miejsca, które sobie znalazłem na mapie. Pięknie wijąca się droga wśród pól. Znakomicie, podoba mi się to. Znalazłem kolejne fantastyczne miejsce i to kurde blisko mnie. Patrzcie, ja już tyle czasu jeżdżę i w pobliżu mam tutaj jeszcze parę ładnych, fajnych miejscówek. Dzisiaj w pracy siedziałem w nocy i patrzyłem, oglądałem. Kurde, także mam tutaj jeszcze jeżdżenia na wiele, wiele lat w różne miejsca, w których nie byłem, tylko w zachodniopomorskim, słuchajcie. Zobaczcie, miejsce jak dla mnie bomba. Tą drogą za mną właśnie przyjechałem. Tam sobie stanę, tam będę spał. Zaraz pójdę spać. No zobaczcie, tu jest parking. Elegancki. Tutaj mamy wiatkę jedną, wiatkę drugą. Miejsce na ognisko i co najważniejsze, drewno na to ognisko. Więc jak nikogo wieczorem nie będzie dziś, to może zrobimy sobie ognicho. Mamy dzisiaj wtorek, więc mam nadzieję, że nikogo tutaj nie będzie. Zobaczcie, drewienko. To wszystko wykorzystamy. A teraz co najważniejsze. Jestem nad jeziorem. Paczajta. Zakaz kąpieli tu jest, ale kajaczek można zładować. I widać, że tu coś jest wodowane. Nie chcę mi się schodzić na razie tam na dół, bo trochę zmęczony jest, ale zobaczcie, jakie piękne jezioro do pływania kajakiem. Zobaczymy, może się uda pływać kajakiem dziś, ale w to wątpię, ponieważ nie planuję dzisiaj pływania kajakiem, choć go mam na pokładzie, powiedziałem, że teraz będę zawsze go woził, ponieważ dzisiaj mam też dużo nagrywek na rower elektryczny, na drugi kanał, mam też rower elektryczny, nowy rower, ten co widzieliście w poprzednich odcinkach i muszę właśnie dzisiaj pokręcić materiały na ten temat, więc nie wiem, czy znajdę czas na kajak, a czas mam ograniczony, dlatego też nie rozpocząłem swojego filmu, swojej wyprawy spod laguny, tam gdzie planowałem zawsze wyruszać. Laguna to baseny, zawsze jestem na basen i teraz jeżdżę po pracy, po mojej ostatniej nocy, no ale dzisiaj tego zrobić nie mogłem. Dobra, słuchajcie, nie bez zbędnego gadania, idę teraz spać i widzimy się za parę chwil, dla was parę chwil, dla mnie za parę godzin. Mamy 15:30, pospałem parę godzin. Jak widzicie, tu stoją samochody. Trochę ludzi się kręciło, oprócz tych dwóch było tu jeszcze parę samochodów. Kolejny stoi tam. Miejsce ruchliwe, choć mamy środek tygodnia, więc jak pewnie się domyślacie, miejsce mi nie pasuje. Jak tylko tu przyjechałem, byłem zachwycony i pomyślałem, że tu zostanę, ale już mi w głowie świtało, że coś z tym miejscem jest nie tak. Wiecie, ja tak mam. Już wam wielokrotnie mówiłem, że mam tak, że jak jestem w jakimś miejscu, coś mi nie leży, to tam nie zostanę. I tak będzie i tutaj. Znalazłem sobie 14 km stąd inną miejscówkę i chcę ją sprawdzić. Wygląda zacnie, ale czy tam można dojechać? Ktoś to wie. Zobaczymy.
Dlatego teraz szybką kawkę trzeba się napić w tym miejscu. Raz, dwa i cóż, przemieścimy się. Po to mamy mobilny domek, żeby nim jeździć, prawda? I to jest właśnie to. Jest wybór. Nie trzeba być w miejscu, które nam nie pasuje. Na przykład wykupicie sobie domek gdzieś, gdziekolwiek. Chcecie odpocząć, potem jedziecie na miejsce, okazuje się, że jest do dupy, ale musicie zostać, bo żeście wykupili miejscówkę. A ja nie muszę. Miałem dzisiaj kręcić materiał o rowerze, ale nie wiem, taka pogoda może się rozpogodzi, może się uda, może nie, zobaczymy. Poza tym potrzebuję odosobnionego miejsca właśnie do kręcenia materiału specjalnego. A tu się nie da. Nie lubię, jak się to coś na mnie gapi, jak kręcę nowy materiał o czymś konkretnym, bo co innego kręcę vlogi zlotowe albo coś takiego, to jest inna sprawa. Ale jak ktoś kręcę jakiś produktowy film, to potrzebuje odosobnienia. Dobra, Marcin, nie pitol, wstawiaj kawkę. Czekajcie, tylko trzeba. Co ja wam chciałem powiedzieć? Aha! Nie powiedziałem wam najważniejszego, słuchajcie. Skończył się raz na zawsze problem z bijącą kierownicą i bijącą tarczą po lewej stronie. A wiecie, co zrobiłem? Pamiętacie, co już wcześniej robiłem? Wymieniłem wszystko poza zwrotnicą. Zacisk, łożysko wcisnąłem nowe. Piasta używana, ale nowa. Dalej biło. I dalej biło. Ale założyłem tarcze, które biły wcześniej. Dałem je co prawda do przytoczenia. Dalej biły. I wiecie, co zrobiłem? Po prostu kupiłem najtańsze tarcze. Znowu kupiłem nowe. Najtańsze tarcze, jakie znalazłem. Trafiło się na Febi. No były najtańsze akurat, no są jeszcze tańsze, no, ale no, nie przesadzajmy, tam różnica była niewielka, 130 czy 112, nie, 112 zł chyba za tarczę dałem, no. Zamieniłem, mam w tej chwili przejechane 650, prawie, nie, przepraszam, prawie 700 km i nie ma żadnego bicia ze 120, delikatnie nacisnę hamulec, mocno nacisnę hamulec, jak masełko idzie i hamuje. Czyli coś było winne, co zginało mi tarczę po 200 km. Pamiętacie, poprzednia tarcza 200 km. Być może trafiłem na wadliwą tarczę, która się tam coś spaprała, ale ja bardziej podejrzewam, że coś krzywiło mi właśnie tą tarczę. Obstawiam zacisk, który został właśnie wymieniony wcześniej i jest, był dobry, tylko tarcza po prostu wtedy zmieniłem, bo już podkrzywiona. Dlatego wystarczyło najpierw to zrobić, później kupić nowe tarcze i byłoby po problemie. No dobra, nieważne, ale jest ok, tarczka wymieniona, hamuje się zajebiście i o to chodzi. No i wymieniałem drugi raz olej już. No, tak, drugi raz, jak już posiadam perły, wymieniałem olej. Jeszcze chyba 1000 i będę miał 20 koła przejechanych, odkąd kupiłem ten samochód. Dobra, ale ja tu gadu, a kawkę trzeba robić. Patrzcie, co się stało z moim garnem tym, czajniczkiem. O. Jego żywota dobiegły końca. Kupiłem sobie iPhone'a taką zupkę, to później sobie ją zrobię. Jakaś taka nowa. Znaczy nowa dla mnie, nie wiem, czy dobra, czy nie. Je się robi tak samo. Teraz na śniadanie kawa i dwa banany. I to mi wystarczy. Dzisiaj będziemy testować piwa też. W końcu wziąłem, bo przecież ile można. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Patrzcie, gdzie przez przypadek trafiłem. Maciek, poznajesz? Poznajesz to miejsce? Spalim my tu zimową porą, pamiętasz? No i też było fajnie. A ja teraz wyjeżdżam stąd i jadę tutaj dróżką w prawo. Pamiętasz, tutaj takie maszyny szły i szły, kurde się wysłowić nie mogę, jechały takie jakieś rolnicze duże, właśnie tu skręcały, a my jedziemy, o kurde, zakaz wjazdu, cholera, no nic, dojedziemy tam inną drogą, zaraz to znajdę. We wanna chase the night, wanna
zobaczcie, no nie idzie tam dojechać. To dojeżdżam do końca drogi i jest teren prywatny. A jakby tu w lewo pojechał, ciekawe, czy tam się da wjechać. Nie, no też jest brama. Zara, musimy znaleźć objazd. Tak być nie może, no masakra. Nie poddajemy się, znalazłem jakąś dróżkę. Zaraz zobaczymy. Polna co prawda, zobaczymy czy się dojedzie. Ale czym bardziej ekstremalne miejsca, tym mniej ludzi tam może być. Nie? O! To ten shortcut. Jedziemy. No i to tu. No ale jest to czyjeś pole. Raczej się tam nie dojdzie. Nie ma jak. Oszukali mnie! W dupę. Ale to nic, mam inne miejsce, więc jadę je czym prędzej sprawdzić, też bliskiej odległości. No i zobaczymy. Oszukali mnie znowu! No nic, okazało się, że miejscówkę, którą sobie znalazłem właśnie, teraz sobie wbiłem, tak patrzę, mówię, kurde, ja tam byłem. To nic. Słuchajcie, jedziemy na drugą stronę tego jeziora, co tutaj się znajduje i jest tam ponoć jakieś fajne miejsce. Zobaczymy, czy uda się dojechać. Czas nagli, bo jest 17:30, więc trzeba znaleźć jakieś miejsce do spania. No niestety. Nie widać. Teren prywatny. Przypomniałem sobie, byłem tu z Jarem też. Też chcieliśmy tu zakoczować, ale niestety, no. Teren prywatny, więc szukam czym prędzej czegoś innego. To jest właśnie piękne. Poszukiwania są najlepsze. Ja to lubię, jestem dziwny. Lubię jeździć, szukać. O! Dobra, następna próba. 12 km stąd. Jedziemy. Patrzcie, jakie miejsce. Tak to jest oznaczone na mapy, czy na Google w ogóle tego nie ma. A zobaczcie, co tu jest. To jest normalnie miejsce odpoczynku dla wszystkich. Jest to jakiś wędkarz. Ale niebawem się zwinie. Patrzcie, jakie fantastyczne miejsce. Trochę skośne. O. Ale to nic. Na razie sobie stanę tak. Pan sobie później pojedzie. Ja sobie stanę gdzie indziej. Patrzcie. Miejsce na ognisko. Ja sobie stanę później, wiem gdzie. Już sobie wiem gdzie stanę. W tym miejscu tutaj. Zobaczcie, mam pagódkę, wygódkę, luksusowo. I jest miejsce na ogień. Szukajcie, a znajdziecie, jak to się mówi. A jak? Na razie sobie stanę tak, zrobię sobie jakieś jedzenie, bo głodnym jest. Mocno głodnym. No i zaczniemy chyba test piwa. A co? Co wy na to? Ja wiem, że tak. Teraz będzie z cyklu Marcel gotuje. A tutaj, proszę bardzo, piwerka. Mam masę i będziemy dzisiaj testować, ale to później. Najpierw coś trzeba zjeść, coś ciepłego. I co my tu mamy? I tym razem nie będzie jakiś tam zupek. O, picie mam nawet, mam Monstera. Trzeba walnąć Monstera. Kurwa, wszystko mi spada. Może jakiś obiad byśmy zjedli. Co tu jest? Fasolka po brytońsku, to nie bardzo. Gulasz z wieprzowiną i warzywami. O, może takie coś, co? Dobra, nieważne. Tutaj nie ma tego, co chcę, więc zjem sam gulasz, po prostu. Bez niczego. Nie mam chleba, nie mam nic. Jest mój garczek. Zarąbisty. O, jak ładnie pachnie. Gularzyk. Degulasz. A to są tu śmietniki? Chyba są. Na, słuchajcie, nawet kibel tutaj jest. No. Kurde, gówno. Trzeba merdać cały czas. Dobra, kochani, zjem sobie w spokoju. Życzcie mi smacznego, a jak wy teraz jecie, to ja życzę wam. No i stanąłem sobie tak docelowo. Tu będę sobie stał. O. Tak i tak będę spał. Z widokiem na jeziorko. No zobacz, jakie miejsce fantastyczne. Fantastiko, nie? Cisza, spokój. Kurde, pogoda trochę nie dopisuje, bo wiecznie tak widzi. Ubrany jestem, chłodno jest. O, zobaczcie, takie zejście nad jeziorko tutaj jest. Jedno. Tam jest kolejne. Trochę tak się tu wcisnąłem. Ale
Już widzę, że mogę trochę inaczej stanąć. Zaraz to zrobię. O, miejsce na ognicho jest. Ale nie wiem, czy będę palił przy tym wietrze. To żadna przyjemność palenia ognisk. Podoba mi się. Tu mogę wypoczywać. A jak? Dobra, zaczynamy chlożyć. Nie, będziemy testować. Słuchaj ta. Dzień dobry, witam Was w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Połczyn. O, lis, patrzcie. Widzicie? Lisek. Kurde, nie wiem, lisy mi się zawsze podobały. Trochę tu z górki, damy radę. Andrzejowy otwieracz. Słuchajcie, to jest prezent od jednego z moich widzów, który przyjechał na Pstrąga na rozpoczęcie sezonu letniego 2024. Właśnie na Pstrągu, polu biwakowym Pstrąg, zlokalizowany w Drawieńskim Parku Narodowym, do którego serdecznie Was zapraszam na nasze oficjalne zloty, nieoficjalne i dla wszystkich Van Liferów. To jest ciekawe, nie wejdzie sobie na Van Life ekipę na Facebooku, zapisze się do naszej grupy. Piwo to właśnie dostałem od Sylwestra, który świetnie zabawiał dzieci, ucząc je strzelać z wiatrówki. Pozdrawiam Cię Sylwester bardzo serdecznie i dziękuję za prezencik i będziemy testować 6 oto tu piwek, ale nie w tym odcinku oczywiście 6 piwek nie przetestujemy, bo to jest bez sensu, gdyby się człowiek uchlał, ale może ze 3, tak żeby nie było nudno. Dobra, to losując wybieram a tamto. Co bym wyciągnął? Są to piwa połczyńskie oczywiście, Połczyn, 200 lat tradycji. Itd. A kurde, lagera wyciągnąłem. Nie za bardzo przepadam za lagerami, ależ to nic. I mamy to piwerko 6%, Połczyn. Takie, o. No i co? Pozostaje nam otworzyć, testować i powiedzieć. Patrzcie, już wychodzi z butelczyny. Piękna sprawa. Wlejemy do czaszko kufla. Piwo jasne, pełne, pasteryzowane. No cóż, pianka, bardzo fajna, grubo, ziarniste, przychodząco w nisko, ziarnistą. Nie, pianka jest całkiem normalna, piwerko z koloru tradycyjnego, piwnego. Dobra, o zapachu, piwo, pijemy. Tak właśnie, ja nie przepadam za lagerami, to też nie przypadnie do mojego gustu, aczkolwiek jest do wypicia jak najbardziej. Jak dla mnie zwykłe piwerko. Niczym się nie wyróżniające. Nota 2. Ta nota, pamiętajcie, że ja stosuję troszeczkę inny system miar. Na mnie 1 to jest najlepsze piwo. 2 to jest właśnie takie jak to. Można kupić, można nie kupić, można wypić, można nie wypić. I 3 nie do picia, ja bym tego nie kupił. Proste 3 noty i tyle. To ma dwójeczkę, zasłużoną dwójeczkę, jak najbardziej. Wasze zdrowie, kochani. Zdrowie wasze, w gardło moje. Kurde, miałem dzisiaj popływać kajakiem albo pojeździć rowerem i nakręcić materiały. No to częściowo zrealizowałem te plany, nakręcając o rowerze część materiału. Niestety nigdzie nie pojechałem, bo strasznie wiało, było zimno i pogoda do dupy. Na kajaku też nie popływałem. Teraz już też nie popływam, bo testuję piwko, to więc po piwku nie wsiadam do żadnej jednostki, ani jeżdżącej, pływającej, czy też latającej, chociaż latać się boję i nie będę latał. Chyba. Te drzewo trochę przypomina mi miejsce, do którego jeździłem kiedyś z Jarem i dzieciakami jego, swoimi, mianowicie do rolnika tak zwanego jeździliśmy na Drawsko. Też takie drzewo właśnie było wystające, tylko że tu jeszcze był pomost. No ale generalnie miejscówka fajna, co? Zobaczcie. Choć jezioro nie jest duże, no praktycznie tam się kończy. No ale taki zbiornik wodny, fajny. Komarów trochę widziałem tutaj lata, ale jakiegoś tam szału nie ma, także nic mnie nie gryzie. Jest dobrze. Fajne miejsce, tylko trochę takie tarasowe, można powiedzieć. Nierówne. Trzeba się trochę napocić, żeby równo samochodem stanąć. Ale jak się popieści, to się wszystko zmieści, jak to się mówi. Wystarczy trochę pomanewrować. Tak jak ja tu, między tym drzewem, a tym konarem wjechałem. Tam dziurkę sobie wykopałem, żeby kółko mi wpadło. Taki sprytny sposób na wypoziomowanie auta. Chciałem coś podłożyć pod prawe tylne koło, ale oczywiście nic nie mogłem znaleźć, więc wykopałem dziurkę pod lewym. Myślę, że nikt się nie obrazi. Oczywiście później to wyrównam, wyjeżdżając. O, patrzcie, okno zostawiłem otwarte. Super, Marcin, super. Więcej latających stworzonek
aucie będziesz miał, będzie fajnie. No i tak sobie siedzę, piwkuję tutaj. Jest bardzo fajnie, sympatycznie. Kurde, ale takie miejsce, słuchajcie, nigdzie go na mapach nie ma. Ani na Google, ani na mapy CZ czy 3, jak wy tam mówicie. A tu jest normalnie miejsce postoju pojazdów. Tam stoi znak, że właśnie wjazd, droga udostępniona do ruchu, pole, miejsce odpoczynku czy coś takiego. No nie ma tego nigdzie na mapach. Czasami palcem po mapie właśnie takie miejsce się znajduje, tak jak ja teraz. Po prostu zobaczyłem drogę dojazdową do jeziora. Mówię, zobaczę, wjadę. A że nie boję się wjeżdżać w takie miejsca. Jak nie ma zakazu, to wjeżdżam. I tyle. I okazuje się bardzo często, że bardzo fajne miejsca się odnajduje. Takie jak to gdzieś w lesie zapomniane. Normalnie nie zdążyłem kamery wziąć, ale taki fajny lis chodzi. Normalnie jak pies, z odległości, nie wiem, 5 metrów ode mnie sobie przechodził. Normalnie jakby, jak mój Ramzes normalnie. Nie wiem, mi się strasznie lisy podobają. Zawsze mi się podobały. I tu miałem tak okazję blisko właśnie go zobaczyć. Tu wam wkleję, bo na telefonie tak nagrałem. Nie chlujnie. Trochę obraz trzęsący, ale zobaczycie. Może jeszcze przyjdzie tego, jak go złapię, to go skręcę. O. Patrzcie, jakiego mam przyjaciela. Lisek, czekaj, bo ty mi tu wejdziesz do samochodu. No takich mam tu przyjaciół leśnych. Nie mam nic dla ciebie, bo akurat wszystko zjadłem. Patrz, jak się nie boi w ogóle. Ruda kita, nie? No. Taka flora i fauna. No. Normalnie jak piesek biega. To takie złodziejaki są, nie? Ależ to jest, kurde, fantastycznie. Naprawdę idzie wypocząć, ale trzeba spierdzielać chyba do auta, bo zacząłem komary jednak latać. Wiatr ustał, pogoda się fajnie rozpogodziła. No ale cóż z tego, już za późno, żeby rowerem dziś jechać. Kajakiem nie popłynę, bo spożywam trunki, więc... trudno.